czujemy się pełnoletni, przynajmniej według prawa. Dzisiaj przyszliśmy z kamerą na 18 urodziny Playboya, żeby zobaczyć jak i czy w ogóle zmienił się przez te 18 lat. World is a vampire. Strasznie się cieszę, że jest taka gazeta na rynku, dlatego, bo to jest jeden z niewielu bastionów męskości. Tak mało jest prawdziwych facetów, a myślę, że Playboy jest czymś takim, co pozwala nam trzymać swoją tożsamość i siłę. Najlepsza ostatnia sesja, jaką widziałem, to mimo wszystko sesja animowy. Te czarno-białe zdjęcia były zawodowe. Pozwoliłby pan swojej żonie wziąć udział w takiej sesji? Proszę o inne pytanie. Go wyróżniać, ponieważ to jest jakby gra zespołowa i Playboy stanowi fajną taką mozaikę jakby z rozmaitych. To jest trochę popkultury, ale też czasami kultury na wysokim poziomie, bo jest tam też Rafał Książę, który jest jednym z najlepszych dziennikarzy muzycznych w Polsce i to stawia to pismo na wysokim poziomie. Fajnych felietonów jest w tym magazynie, dużo ciekawych osób pisze felietony, więc czytam, ale również przeglądam zdjęcia uroczych kobiet. Prawda jest taka, że na rynku prasowym to my jesteśmy jednym z najstarszych tytułów, no, poza nielicznymi, które pochodzą jeszcze ze starego systemu, no to wszystko powstawało ostatnio, więc na tym tle 18 lat to jest jak kupca, nie 18, tylko nie wiem, razy 5, ile jest 5 razy 18? 90, tak? No nie czujemy się, żebyśmy mieli 90 lat, ale czujemy się dostojnie i tak nobliwie, więc to bym sobie życzył, nie tam żadnych 100 lat, następne 18 lat, to już będzie dobrze. Tuż po 89 roku. Pamiętam, jak rozmawiałem z Tomaszem Raczkiem, który był pierwszym naczelnym Playboya, jak on kompletnie nie mógł znaleźć dziewczyny, która by wystąpiła w Playboyu na rozebranych zdjęciach. No, to jest w ogóle... O! A to jest człowiek, jako teraz pod kablę. To był Remik Maścianica, który tworzył Dzień Dobry TVN między kuchnią a salonem i razem robimy drugie śniadanie mistrzów w TVN24 i on chciał mnie w ten sposób skompromitować. To są moi kumple, proszę Państwa, to są moi kumple. To był z kolei Dominik Rutkowski, z którym się znamy 40 lat. Chodziliśmy razem do przedszkola. Zarąbię Was, ale autentycznie Was zarąbię. Bo rozumiecie, oni to wrzucą, no dobra, nieważne. Okej. Okay. Ale wiecie jak to jest. W Polsce i tak o każdym się wcześniej czy później mówi, że jest kryptogejem, także teraz ma się dowód jako pierwszy, prawda? I straciłem wątek, zaraz zarąbię łajdaków. Playboy przez ten czas. No więc żyjemy w innym kraju, a Playboy cały czas jest, funkcjonuje, ma się dobrze, oby tak pozostało. Jak to jest być kruczkiem Playboya? Nie no, myślę, że jest to bardzo fajne.